Tato? Tak, synek? Bo ja bym chciał w tym roku pójść na Halloween. Jakie Halloween? No takie święto, gdzie celebruje się potwory i mrok. Synek, ja wiem, co to jest Halloween, ale w naszym kraju nie celebruje się takiego pogańskiego święta, które jest wymysłem amerykańskiej kultury masowej, tak jak walentynki i inne gówna. Ale tato, a wiesz, że dziady, które się obchodzi w Polsce, też są świętem pogańskim? A są w naszej kulturze od bardzo dawna. Synek, nie cwaniakuj. No tato, weź, koledzy idą. A mnie koledzy twoi nie interesują. A jak w szkole dostanę słabą ocenę, a koledzy lepsze, to wtedy porównujesz. Jeśli chcesz iść na to Halloween, to lepiej nie pyskuj, gówniaku. To mogę iść? Może i możesz. A za co chcesz się przebrać? Nie wiem. Myślałem o jakimś przystojnym wampirze w obcisłym stroju, ponętnie smagającemu rzęsami i lśniącymi zębami, które mówią, że wpiją ci się w szyję, jeśli tylko ulegniesz jego urokowi. Ja pierdolę. Synek, zgodzę się tylko pod warunkiem, że ubierzesz się w strój, który ja ci wybiorę. Ale czemu? Bo nie będziesz chodził po ulicy w gejowskim stroju. Co to jest? Tata mówi, że jakiś Freddy. Jakoś pedalsko wyglądasz. No właśnie wiem. Nie to co wy. Ty, przystojny policjant, który sam powinien być aresztowany za bycie zbyt seksownym i w dodatku z sześciopakiem. I ty, muskularny strażak, który gasi pożary i wznieca ogień w niewieścich sercach. No dokładnie. A ty jakiś taki pedalski... Freddy. Pedalski Freddy. Kto to w ogóle jest? Ja słyszałem, że to podobny jakiś horror o koszmarze. Brzmi pedalsko. Ty przestań z tym pedalstwem. Wszystko jest dla ciebie pedalskie. Wkurwiasz się, bo zazdrościsz mi policjanta. Jak ja wyglądam? W takim stroju nie zdobędę żadnego cukierka. Dla takich jak ty to ludzie mają przygotowane specjalne cukierki. Takie z innego koszyka. Ta. Kasztany popakowane w złotka po Ferrero Rocher. Rel. To co ja mam zrobić? Wejdź w rolę. Ale ja nawet nie znam filmu. To może go obczajmy zanim pójdziemy na Halloween. Kurwa. To dobry pomysł. Zobaczymy jaki gniot tatusiek dla ciebie wybrał. No spoko. Ej, to było mega. Strach trochę. Ej, zajebisty horrorek! Dawajcie, zobaczymy jeszcze jakiś inny stary horror! Ja jebie! Trochę teraz żałuję, że nie znałem tego wcześniej, bo przebrałbym się za tego klauna z filmu to! Ja bym założył strój Leatherface'a. I co? Nagle Freddy nie taki pedalski, jak mówiłeś. Tak się teraz zastanawiam, czy przypadkiem my z Sepkiem źle się nie ubraliśmy? To powinno być Halloween, a nie Love Parade. Teraz czuję się trochę... pedalsko. Dobra, moje panienki, to idziemy po cuksy. Może bym jeszcze ogarnął strój Leatherface'a. Musielibyśmy tylko zdjąć skórę z twarzy jakiegoś menela. No jebnięty. Twoja gęba i tak już jest wystarczająco paskudna. Ej, te boomerskie horrory są całkiem niezłe. Może wieczorem jakiś maraton całonocny. Ej, to dobry pomysł. Horrory i cukier w opór. U mnie to nie da rady, bo rodzice korzystają z okazji i będą się parzyć. Co będą? Kurwa, ale z ciebie dzieciak. Klaskać w brzoskwinie. Będą robić kakaowy włam. Będą katować kobyłę. Kurwa, ostrzyć ołówek. Władać mieczem. Otwierać małża. Smażyć frytę. Grać w ping-ponga. Kurwa, ale wy jesteście nieogary. Chodzi ci, że będą uprawiać seks. Noż ja pierdolę w końcu! To czemu nie powiesz wprost? Jesteście strasznie boomersi jak na nastolatków. A ty jesteś mega obleśny jak na prawiczka. O, wielki ruchacz się odezwał. To może u mnie zobaczymy te filmy. Moi rodzice poszli na imprezę i mam w sumie wolny salon. No to mamy ustalone. A za rok poprzebieramy się za fajne postacie, a nie takie zniewieściałe jak wy. Jeszcze niedawno mówiłeś, że wyglądamy pociągająco. Zmieniłem zdanie. Wy byście pasowali do Village People. Znowu jakiś boomerski. A nie czekaj. Tych to przecież każdy zna.
Śpiewające geje łączą pokolenia. Jakieś chiperki kupujemy? Do tych wszystkich słodyczy jeszcze chcesz chiperki? A jak dostaniecie same kasztany w złotkach? No to weźmy chiperki i może jakieś... piwko? Ej, nie! Bo wrócą rodzice i będę miał przypał. Miękka faja z ciebie. To nie! I tak by nam nie sprzedali, przecież mamy 14 lat. Ja wyglądam na starszego. Z której strony? Jak u starego, to ty masz tylko brzuch. Spierdalaj! To jest misternie zaprojektowany boiler. Amortyzuje wszelkie ciosy. Ciosy? No tak. Jakby ciebie za dzieciaka dręczyli koledzy ze szkoły, to też byś sobie wyhodował zewnętrzny układ immunologiczny. Lali cię? To wyjaśnia twój sposób bycia. To dlatego zgrywasz takiego cwaniaka? Co? Nie! Spierdalajcie! Ej, zluzuj gadki. My cię przecież lubimy takim, jakim jesteś. Ta, z tymi wszystkimi odklejkami. Jakimi odklejkami? Żadnymi. Dobra, dosyć kłótni. Bierzemy ten dom? No bierzemy. Cukierek albo psikus? Jaki cukierek albo psikus? No bo mamy Halloween, proszę pana. Ja wam dam Halloween, kuźwa. Banda gówniaków. W Polsce jesteśmy, a nie w Stanach. Zaraz was śrutem nakarmię, jak nie pójdziecie. Won mi z posesji, bo psem poszczuję. Ja cię, ale hamuwa. Tak to może wyglądać niestety. Panowie? Nie było cukierka, więc co zostało? Psikus! Wyciągamy broń. Jajka, papier toaletowy i do boju. Co jest, kurwa?